Let's suppose that you were able every night to dream any dream you wanted to dream. But now let's have a surprise. Let's have a dream which isn't under control. No i jak? Pierwsze impresje? Ale to jest zajebiście. Pięknie. Idealna polanka. Wodospad już obczaiłem wodospad. Ponad 30 lat w Rotołazie eksplorują jaskinie w górach Sierra Juarez. Hydrologicznie potwierdzone połączenie Cueva Cheve i Cueva de la Mano utworzyłoby najgłębszą jaskinię świata o deniwelacji ponad 2600 metrów oraz otworami odległymi o ponad 30 km w linii prostej. Wielu bardzo doświadczonych grotołazów twierdzi, że nie jest to możliwe. Dlatego potrzebujemy zespołu, który o tym nie wie. Big a battle, any mini money more in flower, you're the chosen one. Well, your left hand's free, and your right's in grip. With another left hand, watch his right hand slip. Swartz is gone. Poręczowanie jaskini oraz założenie trzech pierwszych biwaków zajęło około miesiąca czasu. Równocześnie transportowaliśmy sprzęt nurkowy dla czterech nurków celem założenia biwaku czwartego za pierwszym syfonem w jaskini. So, this is our kitchen. We are cooking here, and here is a way to the sump. So we have almost set up the rebreathers, and in a couple of hours we are going here underwater. Tank's ready. Thank you.
Poligon drugi kończy się ogromnym zawaliskiem. Podczas dwóch akcji udało nam się zaporęczować i przetransportować za ten syfon potrzebny sprzęt, wiertarki, materiały do kopania, tak by poszukać dalszej drogi. I po wielogodzinnych pracach, ponad 16-godzinnej akcji, skartowaliśmy około 300 metrów nowego zawaliska, non-stop w ciasnotach, pod wielkimi wantami. Także niestety tą drogą Czewę nie udało się dalej kontynuować. Znaleziony przy okazji boczny dopływ do syfonu drugiego okazuje się być 4 metry głębszy niż najgłębszy punkt w tym syfonie, co pogłębia jaskinię do minus 1488 metrów. There is a spectacular entrance. We have a huge sinkhole which is collecting the water from all around, and we believe that the water here is much bigger than entering Czewę. We hope that this is another independent system parallel to J2 and Czewę. Say 100 meters depth, another 2 pits down, and then we found a breakdown. But then Clement on the way out found across the drop a nice fissure which might continue with another drop, which might be very nice wave, beautiful wave. After 1 hour of crawling, opening up through some tight pressure tube, we finally found him, Mr. Borhol. Tu jesteśmy, Witek. Where are we, Witek? So, right now we are at the balcony. We reached with Clement after going through all of that shit, down climbing all of these ropes, and then we just stood at this balcony and we were like, okay, maybe it was worth to go through all of this shit to find it. How do you feel as a responsible guy on this trip? What's up? This is Morgan, and this is what 1.2 kilometers of borehole sounds like. Woo! Not bad. Guys, do you think there is any potential of exploration? Is there any airflow at all? I think it's no airflow.
just